Organizacje pozarządowe z terenu powiatu dzierżoniowskiego mogą starać się o dotacje na wsparcie zadań publicznych. Trwa otwarty konkurs ofert ogłoszony przez zarząd powiatu. W pierwszym etapie zostaną podzielone środki na sport. Oferty należy składać do 10 stycznia. W tegorocznym budżecie na organizacje pozarządowe przeznaczyliśmy kwotę 170 tysięcy złotych. To jest kwota do wykorzystania takiego wprost przez właśnie stowarzyszenia, kluby sportowe, wszystkie organizacje, które nie są typowo organizacjami rządowymi. No, wszystkie stowarzyszenia, które są zarejestrowane w powiecie dzierżoniowskim, mogą o te pieniądze występować. Takich stowarzyszeń w naszym powiecie jest zarejestrowanych około 300, no, aktywnie działających takich jest około 120-150 i dla nich jest ta oferta skierowana właśnie. Każdego roku zarząd powiatu wspiera organizacje pozarządowe, przyznając im dotacje na realizację zadań publicznych. Odbywa się to w ramach otwartego konkursu ofert. W tym roku na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowano jeszcze większą sumę pieniędzy niż w roku ubiegłym. W sumie do pozyskania jest 170 tysięcy złotych. No, ta kwota jest podzielona na 8 obszarów. To są różne obszary. Największy taki obszar, który się cieszy największym zainteresowaniem co roku, to jest kultura fizyczna i sport. Na ten obszar przeznaczyliśmy kwotę 85 tysięcy złotych. Pozostałe obszary to jest m.in. oczywiście edukacja, oświata, wolontariat, ochrona zdrowia, także no wszystkie dziedziny, gdzie różne organizacje pozarządowe w jakich obszarach działają, staramy się z taką ofertą, z możliwością pozyskania tych środków wyjść. Wiadomo, kto i na jakie zadania może ubiegać się o dofinansowanie, a jak dzieli się pieniądze organizacjom, które się o nie ubiegają? Jest powołana przez zarząd powiatu komisja konkursowa. W tej komisji konkursowej są przedstawiciele starostwa powiatowego, jednostek powiatowych, ale również przedstawiciele tych jednostek występujących, czyli organizacji pozarządowych. Oczywiście w danym obszarze, jeżeli organizacja występuje, to przedstawiciel tej organizacji w komisji konkursowej nie może uczestniczyć, ale w innych komisjach oczywiście jak najbardziej. Są określone kryteria, które są odpowiednio punktowane. Każdy z członków komisji na podstawie otwartej oferty przydziela te punkty i oferty są później ułożone według listy rankingowej. Wszystkie te oferty, które są powyżej określonej wcześniej granicy punktowej, są, tak powiem, rozdzielane tymi pieniędzmi, którymi dysponujemy. Są podpisywane oczywiście umowy z organizacjami i w ciągu danego roku organizacja te środki pozyskuje i prowadzi swoją działalność. To, co jest niezwykle istotne i często jeszcze przysparza organizacjom pozarządowym spore trudności, to kwestia rozliczenia się z pozyskanych funduszy. To jest bardzo ważne. No, to są środki publiczne, to nie są środki, którymi dysponuje tak dowolnie zarząd powiatu. My oczywiście rozdzielamy te pieniążki, natomiast trzeba się z nich rozliczyć. I oczywiście uczulamy tutaj bardzo wszystkie organizacje po podpisaniu umowy, żeby przestrzegać harmonogramów. Bliższe informacje o konkursie i warunkach uzyskania dotacji oraz jej rozliczania udzielane są w Biurze Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Rynek 27, pokój 317, telefon 74 832 52 29 lub 832 52 28, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail so@pow.dzierzoniow.pl.